bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Serdecznie witam panów, którzy nam tutaj zapewnią oprawę muzyczną. Pan Andrzej, pan Michał i pan Mirek. Wielkie brawo. Cieszę się, panowie. Oczywiście serdecznie witam redaktora naczelnego tygodnika, co słychać w telewizji jedynej, co słychać, który zawsze niezawodny jest ciągle z nami, a dzisiaj to dopiero będzie rali miał tyle dziewczyn. Tak jest. Myślę, że jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Ogromnie się cieszę, że mogę tutaj popatrzeć się z tej wspaniałej sceny. I pani wójt, a ja przepraszam, a Ludwinowa nie ma. Boże kochany, ja bardzo przepraszam. Witam panią Wandę. Tak, żeby ładnie wyglądało w telewizji. Mój występ. Niestety, przepraszam pana redaktora, on nie lubi, jak z kartek się czyta, ale niestety nie jestem w stanie się tak szybko i wielu wierszy nauczyć na pamięć. Wcześniej mogłam. Kochane panie, kochani goście, przed jeszcze takim elementem podziękowań chciałam odczytać wiersz. Wiersz o kobietach z wszechobecnego internetu jest zaciągnięty. I ten wiersz napisał jakiś tam Ryszard. Z żebra Adama stworzona, piękna, kusząca, miła, węża z plota kulona, raj dla miłości rzuciła. Tylko w nagość ubrana, przemyka się przez wieki, sączy grzech jak szampana, filutnie przymyka powieki. Ziemia, twarze, imiona, przepraszam, zmienia twarze, imiona, dnie zamienia na noce. Męskie wpadając ramiona, rajskie rozdaje owoce. Jest dla malarza paletą i weną jest dla poety. Miłością jest i podnietą. Cóż byłby wart cały świat bez kobiety? Teraz, żeby jak gdyby już panom ustąpić tutaj z tej sceny, to chciałabym, korzystając z tego momentu, podziękować na ręce pani Ani dla całego koła gospodyń wiejskich w Łaziskach, złożyć tutaj takie podziękowanie pisemne za organizację tegorocznego gminnego Dnia Kobiet od pana przewodniczącego i ode mnie. Pani Aniu, wielkie podziękowania. I te koła, które miały spotkania w grudniu, to już wiedzą, co to jest za koperta, prawda? Już niektóra koperta została zrealizowana, ale w związku z tym, że w Łaziskach nie mieliśmy takiego spotkania, bo wiedzieliśmy, że według planu będzie w marcu takie ogromne spotkanie, to pani Aniu, na cele statutowe waszej działalności, jak zwykle talon w kwocie, przepraszam, że tylko 300 zł od pani wójt. Bardzo dziękuję i myślę, że teraz pan przewodniczący już będzie królował. Dziękuję bardzo, panie wójcie. A ja w imieniu wszystkich dziadków, ojców, synów, mężów, zięciów, kochanków chciałbym wszystkim paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo miłości. Również dla nas, dla mężczyzn, tej przyjemności. Dużo, dużo uśmiechu i wszystkiego, czego panie sobie najbardziej życzą. A gdy kobieta się śmieje, dusza mężczyzny szaleje. Ja chciałem życzyć wszystkiego dobrego ze strony Sołectwa Wsi Łaziska. Dużo zdrowia i 100 lat życia. Thank you.
chciałem się dołączyć do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego. Uśmiechu dużo, no i pogody życia, czyli wszystkich. Podziękować za te piękne życzenia i zapraszam ich wszystkich do stołu. Wielkie brawo. Szanowni Państwo, za chwileczkę przed nami niespodzianka od naszych panów z całej gminy, muzyczna, w osobach też panów, troszkę z panią się pomieszają, ale to tak bez nas nie mogłoby nic być. Panowie artyści się przedstawią, może niektóre z pań poznają już te piękne oczy i te głosy, które z nami wiele lat współpracują, a później już cały tutaj cykl niespodzianek, których nie chcę zdradzać. Po występie naszych artystów będzie wspaniały poczęstunek. Pani Ania już tutaj kazała nie zdradzać, ale nie, nie powiem. I jeszcze powitam tylko prezesa naszej straży, pana Mariana Starzyńskiego. Brawa dla pana Mariana. Tak w imieniu męskiej części zespołu Andrzej, oczywiście Andrzeja, chcielibyśmy złożyć drogie panie najserdeczniejsze życzenia radości, uśmiechu i wyjątkowym dniem. Obyście były szczęśliwe, z tym losom nieznane, zawsze uprzejme przez wszystkich kochanych. I tu zawsze były brawa. Udało się. Działa, moi kochani. Życzymy dobrej zabawy ze zespołem Play. I tak na początek doprowadzić was w świetny, dobry nastrój, zaśpiewamy. Bez wina, co prawda, ale za to ominięcie. W wykonaniu zespołu Play życie jak nigdy. Śpiewamy razem! Oczywiście, że kto zna, śpiewa zna. By ludzie znam co los. Radością mina cię dziewczyna. Uśmiecha się z dumą los. Nie miałeś w życiu wiele szczęścia. Nie spał na ciebie los. Tylko kroki do wejścia. Zawsze był ten ktoś. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino. Życie jest za krótkie, by miłości nas zginąć. Życie jest za krótkie, żeby się nie spieszyć. Życie jest za krótkie, by się nikt nie cieszył.
i ty to trzymasz. Białe nieogarnie, co mi to masz na mnie? Przez zielony strach, przeleciał garnie. Pokrótce w tej koni, para parę koni, wstaje zimna woda. Trochę będzie jeszcze wola. Wieś, która najlepiej będzie się bawiła, najgłośniej śpiewała, dostaje nagrodę. Dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Brawo! Warto się starać. I my sprawdzamy. Jurynami będziemy. Warto się starać, bo kasa duża. Ja liczę na Wiśniew. Starych. Może skorzystam trochę. 100 tysięcy starych złotych! Co by nie było, ale 100 tysięcy, panie. Przyda się. Ojechali, to były lata 60. Kto pamięta dobrze lata 70, pamięta na pewno Krzysztofa Krawczyka. Łapiemy się pod nóżki, moi drodzy, i pojadę się do lewo, do prawo. A jak ma na imię? Adola. Ola. Thank you.
Także bardzo proszę o skupienie i posłuchanie, co dziewczyny mają do zaprezentowania. Nie kocham go dla jego inteligencji. Nie, wcale dlatego.
Z czasem jego inteligencja rozwinie się, chociaż nie sądzę, aby nastąpiło to zbyt szybko. Jest wystarczająco udany taki, jak jest. Jest przystojny i... Jest wysportowany i przystojny. I zawsze go kocham, bo ja jestem jego pierwszą żoną, a ostatnia żona będzie moim odbiciem. I chociaż wraz z pojawieniem się pierwszej kobiety Adam częściowo stał się niewolnikiem, niestety, to po jej śmierci ogarnął go straszny żal i na jej grobie kazał wyryć napis. Gdziekolwiek była ona, tam był raj. Za zdrowie pani, szampana piwa na panie. Za zdrowie pani, za zdrowie. Jedyny dołek, jedyny dołek się ma. Dziewczyny treścią są się ma. Dziewczyny dobre, dziewczyny dobre. Chociaż dziewczyna marny to chór. Pierwszy wiersz chciałbym przeczytać o artystce. Napisałem go w wieku tam 16 lat. I miałem taką dziewczynę, która, no właśnie, obrazki malowałaś na szkle. Mówiłaś, one są moje. Kochałaś je jak martwą naturę. I tak było dobrze. Czekolada. Biorę cię w dłonie, twardą i gorzką. Nie rozpij się, zanim nie poczuję smaku nabrzmiałych ziaren pod suknią języka. Nie broń się, tańcz w niecierpliwych palcach, jakbyś płynęła przez żar piekielnej słodyczy na dno zapomnienia. Rozpłynąłem się w twoich biodrach bez miary. Uczepiłem się par warkoczy, jak skał. Rozłożyłem się na twych piersiach w ołtarzu. Rozpłynąłem się w miodnych ustach i ranach. Odnalazłem się w twoich oczach nad ranem. I zgubiłem się cały w sobie na amen. Oby wszyscy faceci was się gubili, ale potem jednak się odnaleźli, no bo przecież my musimy być dla nas cały czas, prawda? Życzę każdej, żeby każdy, którego kochacie, was się zagubił, przynajmniej raz w życiu. Dziękuję serdecznie. Oh!
Co słychać? TV.